Cześć dzieciaki. Rozumiem, że jesteście teraz na warsztatach dotyczących krajobrazów trzecich, czyli jakichś takich przestrzeni, fragmentów, obszarów, na których swobodnie sobie mogą rosnąć chwasty, mogą rosnąć rośliny niekoszone. I zapytano mnie o jakąś taką historię o owadach, czy dla owadów te miejsca są dobre, czy owady korzystają z takich miejsc często. I pomyślałem sobie, że historii, których mógłbym przytoczyć, jest bardzo wiele, ale jedna wydaje mi się w bardzo obrazowy sposób to wszystko zbiera i pokazuje, jak ważne są te tereny, te krajobrazy trzecie. I to jest po prostu historia o zapylaczach, a może bardziej o pszczołach samotnicach. I pewnie jak słyszymy słowo zapylacze, to pierwsze, co nam się z tym kojarzy, to pszczoła miodna, czyli ta taka pszczoła, która, no jak na pewno wiecie, żyje w ulach, ten miód produkuje dla wszystkich, taka jedna duża rodzina w tym ulu się zbiera, a pod hasłem zapylacze kryje się dużo, dużo więcej grup owadów, bo też są to bzygi, muchówki, są to też, prawda, trzmiele, niby należą do pszczół, ale jest to inna grupa, wiele więcej. Mamy chrząszcze zapylające, mamy przede wszystkim to, o czym zaraz będziemy mówić, czyli te zapylające pszczoły samotne. Ale zanim przejdziemy do nich, to może warto się zastanowić, czym to zapylanie jest. To pewnie wiecie, mam tutaj takie dwa kwiaty i na tym przykładzie dość szybko chciałbym powiedzieć, czym jest zapylanie. Więc jeżeli mamy jeden kwiat, to w tym kwiecie te takie malutkie struktury to będą pręciki. Na tych pręcikach jest pyłek, a tam w środku większy zielony jest słupek. I teraz zapylanie polega na tym, żeby ten pyłek, to jest taki malutki proszek, z jednego kwiata trafił na drugi kwiat i trafił na słupek tego drugiego kwiata. I to może się zdarzyć na dwa sposoby. Jeden prosty sposób to po prostu wiatr ten pyłek zabiera i na słupek drugiego kwiata umieszcza, ale nie jest to tak precyzyjne. Dużo precyzyjniejsze byłoby, gdybyśmy mieli konkretną postać, w tym wypadku owada, który właśnie przeniósłby nam ten pyłek z jednego kwiata na drugi. I tym jest właśnie zapylanie, tym są zapylacze. Ta pszczoła miodna, którą mam tu na ilustracji, tak pełna bardzo dużej ilości włosków, po prostu lądując na kwiecie w poszukiwaniu pyłku i w poszukiwaniu nektaru, ociera się cała o ten pyłek na niej zostaje i przelatując na kolejny kwiat, ona ten pyłek na tych kwiatach zostawia, tym samym dochodzimy do jakiegoś zapylania. No i właśnie teraz to, o czym chciałem powiedzieć, czyli te pszczoły samotnice, to jest bardzo duża grupa i ponad 400 gatunków tych pszczół samotnic w Polsce jest i mam tutaj kilka takich zdjęć, które je pokazują. Tutaj na przykład mamy nożycówkę, tutaj mamy piękną, najmniejszą pszczółkę walczatkę, tutaj mamy związaną ze starymi domostwami pszczołę porobnicę. I na sam koniec wszystkim znana, czy najbardziej znana pszczoła murarka. I można się teraz szybko zastanowić, czym są właśnie te pszczoły samotne. I może podejdziemy tutaj do takiego domku dla owadów, o którym jeszcze będziemy mówić, czym są te pszczoły samotne i na czym ich cykl życia polega. Chodzi o to, że jeżeli mamy taką młodą pszczołę, która sobie na wiosnę wylatuje z szczeliny, na przykład z takiej trzciny, ona poszukuje partnera, po tym jak znajdzie tego partnera, to wraca i szuka jakiejś innej szczeliny, żeby tam złożyć jaja. Czyli ona składa jajko w takiej szczelinie. Tu mam piękne zobrazowanie tej sytuacji, żeby to było widać. Tutaj takie jajko jest złożone i ona buduje komorę. Zanim tę komorę buduje, dostarcza tej rozwijającej się larwie pyłku i nektaru tak, żeby ta larwa mogła się pożywiać. Ta larwa przechodzi przeobrażenie i zimuje właśnie na przykład w takiej trzcinie i potem na wiosnę kolejny raz ta samotna pszczoła sobie wylatuje. I teraz widzimy, że w warunkach, w środowisku naturalnym dużo jest takich miejsc, w których te pszczoły samotnice mogłyby swoje gniazda pojedyncze, te komory lęgowe dla przyszłych pokoleń zakładać. Ale w mieście specjalnie takich miejsc nie jest tak dużo i już 2, 3, 4 lata temu zaczął się taki ruch, żeby budować coś takiego jak to, czyli domki dla owadów, domki dla tych samotnych pszczół, czyli to nie jest tak, że te dorosłe pszczoły tutaj mieszkają, tylko to jest tak, że tutaj powinny te dorosłe pszczoły przylatywać, zostawiać jajeczka tak, żeby w przyszłym roku mogły nowe pszczoły odlecieć. Na przykład tutaj mam takie trzciny zamurowane właśnie
otwory zamurowane przez murarkę z piasku ze śliną połączone, tak że tutaj sobie te larwy siedzą. No i jest teraz taka sytuacja, że mamy w mieście te domki dla owadów, czyli mamy miejsce, gdzie one mogłyby się rozmnażać, gdzie mogłyby te larwy sobie dorastać. I teraz pojawia się pytanie, skąd wziąć pokarm? Skąd te pszczoły samotne miałyby brać nektar i pyłek dla swoich pociech? Tak to możemy określić. I teraz jak popatrzymy sobie na miasto, to nie ma tam wielu miejsc. Po pierwsze, nie ma wielu terenów zielonych. A po drugie, jeżeli tereny zielone już są, to bardzo często są od razu koszone, tak że tych kwiatów jest tam bardzo mało, albo są długie momenty, w których kwiatów nie ma. I kiedy jest taka sytuacja, to dla tych zapylaczy, dla tych pszczół samotnych nie ma w tym momencie pożywienia i one nie mogą dostarczyć tego pyłku dla swoich larw. I właśnie w tym momencie wchodzą te tereny trzecie, wchodzą te obszary, gdzie sobie spokojnie porastają chwasty, bo to są takie obszary, w których przez cały rok, znaczy przez ten sezon wegetacyjny, przez ten moment, w którym rośliny rosną, mamy najróżniejszego rodzaju rośliny. Z reguły tutaj z tych naszych, z naszego klimatu rośliny, które są bardzo często i nektarodajne, i pyłkodajne, czyli takie, które te zapylacze lubią sobie wybierać. I te pszczoły samotnice mogą tam przelatywać, bo na takich terenach są z reguły i kwiaty wczesnowiosenne, i kwiaty późnowiosenne, i kwiaty letnie, dlatego że po prostu nikt tych chwastów nie ścina, nikt tych terenów nie ścina. I jeżeli one sobie mogą tam przelatywać i one mogą sobie ten pokarm zbierać, to wtedy też mogą zasiedlać te domki i dzięki temu to jest też dla nas bardzo przyjemna sprawa, bo my w przyszłym roku możemy znowu oglądać piękne zielone rośliny i możemy cieszyć się zapachem kwiatów, tych kwiatów, które właśnie dla tych pszczół samotnic te rośliny produkują i do tego, żeby doszło do zapylenia i doszło do zawiązania nasion i po prostu tego, żeby rośliny w przyszłym roku te nasiona mogły wyprodukować i nowe rośliny mogły wyrosnąć. I wydaje mi się, że ten przykład z zapylaczami, szczególnie z tymi pszczołami samotnymi z tych naszych domków, bardzo dobrze pokazuje, jak ważne są te krajobrazy trzecie, te chwasty w mieście i jak ważną pełnią one rolę. I tych historii jest jeszcze więcej, dużo więcej owadów z tymi terenami jest związane, ale to pewnie trochę dowiecie się na warsztatach, na których właśnie jesteście, a ja dziękuję bardzo.